Jak rozmawiać z kimś, kogo się nie widzi? Prawdę powiedziawszy, dziwi mnie, że dzisiaj kogoś może ten problem niepokoić. Bo dzisiaj jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że rozmawiamy z ludźmi, których nie widzimy. Nie myślę tylko o telefonie, takim czy innym, satelitarnym, ale myślę o czatach, myślę o mailach, myślę o wszelkich wirtualnych sposobach dyskusji, forach dyskusyjnych. Rozmawiamy z ludźmi, których nie znamy i których nie widzimy. Więc niepokój jest niepotrzebny. Natomiast jedną rzecz zwraca moją uwagę, a mianowicie, że bardzo często wobec tych ludzi anonimowych, których nie widzimy, my bywamy bardziej otwarci i bardziej szczerzy niż wobec tych, których mamy twarzą w twarz. To jest trochę tak jak z towarzyszem drogi w pociągu. Otwieramy swoje serce często przed kimś, kogo nie znamy, a kto po prostu umie dobrze słuchać, bo nigdy więcej go już nie spotkamy i nie będziemy musieli rumienić się czy jakoś inaczej wstydzić, a może smucić. Po prostu powierzamy mu tajemnicę i on znika. I wydaje mi się, że Pan Bóg zrobił podobnie. Gdyby On stanął przed nami tak twarzą w twarz, w całym swoim blasku i w całej swojej doskonałości, to my byśmy po prostu nie byli w stanie wydukać ani jednego słowa. Dlatego, że On jest taki święty, a my tacy mali, biedni, grzeszni, głupi. Byśmy się wstydzili. Nie pogadalibyśmy z Bogiem. Bylibyśmy zbyt onieśmieleni, więc On się chowa. On się chowa za zasłoną tajemnicy. On się chowa za swoją niewidzialnością. Ale my dobrze wiemy, jak tylko mamy doświadczenie modlitwy, jak tylko nie ustajemy w modlitwie, to dobrze czujemy, że te słowa nie padają w pustkę. Co więcej, że Bóg odpowiada. Jeżeli ktoś z Was po tym, co tu zobaczył, a także przy lekturze książki, będzie miał jakieś pytania, to zapraszam. Napiszcie je w komentarzach albo napiszcie na adres, który tutaj się teraz ukazuje. Postaram się na nie odpowiedzieć, jeśli będę wiedział, oczywiście.